We wrześniu 1939 roku harcerstwo zdawało kolejny egzamin, broniąc Śląska, Warszawy, Grodna. Wobec agresji dwóch wrogów i opuszczenia kraju przez władze ZHP, jeszcze przed kapitulacją Warszawy grupa instruktorów obecnych w stolicy podjęła decyzję o kontynuowaniu pracy harcerskiej w konspiracji. Organizacja harcerzy przyjęła kryptonim Szare Szeregi, a jej kolejnymi naczelnikami byli zamordowany w Gross Rosen w roku 1943 Florian Marciniak, Stanisław Broniewski-Orsza oraz Leon Marszałek. Organizacja harcerek jako Związek Koniczyn kierowana była przez Józefinę Łapińską, a pod koniec wojny przez Zofię Florczak. Stanisław Sedlaczek, a po jego aresztowaniu i śmierci w Oświęcimiu w roku 1942 Witold Sawicki stanęli na czele chówców polskich organizacji wyrosłej m.in. ze środowiska Kręgu Świętego Jerzego. Nie powiodła się prowadzona przez Marciniaka akcja scaleniowa. Spór dotyczył odpowiedzi na pytanie, czy można wychowywać przez walkę, czy powinien ją podejmować dorosły, ukształtowany człowiek, jakie jest miejsce wychowania religijnego. Od 1940 roku harcerze angażowali się w tzw. mały sabotaż i kolportaż podziemnej prasy. Organizowane były konspiracyjne szkoły. Starsi harcerze zdobywali wiedzę wojskową w tajnych podchorążówkach. W marcu 1943 roku ma miejsce owiana legendą zbrojna akcja Szarych Szeregów pod Arsenałem. Wkrótce powstały zalążki szturmowych batalionów Zośka i Parasol. To one walczą jako doborowe oddziały AK w Powstaniu Warszawskim. Obok nich staje stworzony z harcerzy chówców polskich batalion Gustaw. Harcerze najmłodszej gałęzi Szarych Szeregów Zawiszy, roznoszący listy i tworzący pocztę polową, stają się uśmiechem walczącej Warszawy. Harcerze wileńscy, jako zwarty oddział obok żołnierzy AK, uczestniczą w oswobodzeniu swojego miasta w lipcu 1944 roku. Przez cały okres okupacji harcerki prowadzą normalną pracę wychowawczą, angażując się w opiekę nad dziećmi doświadczonymi przez wojnę. Szare szeregi. Nie sposób o nich mówić, jeśli się nie cofnie jeszcze raz wstecz do rzeczy, o których słyszeliśmy. Zrodziło nas dwudziestolecie niepodległości. Wychowało tą młodzież, która potem żywiołowo utworzyła organizację konspiracyjną. Żywiołowo. To wielki egzamin dwudziestolecia zdany jak gdyby w jednej chwili. Od lipca 1944 roku na kolejnych ziemiach opuszczanych przez niemieckiego okupanta powstają spontanicznie drużyny i chówce. 30 grudnia 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego swoim zarządzeniem powołuje do życia ZHP i jego władzę. Na początku stycznia 1945 roku Leon Marszałek wydaje rozkaz rozwiązujący Szare Szeregi. Mimo blokowania odbycia walnego zjazdu, mimo wymuszania zmian ideowych, ZHP lat 40. jest bliski temu, co było przed wojną. Ten fakt oraz m.in. udział harcerstwa w szczecińskiej manifestacji poparcia dla Mikołajczyka podczas zlotu młodzieży skłaniają władze do realizacji jednej z wytycznych sowieckiego NKWD, sugerujących likwidację harcerstwa i jego przywódców. Młodzi ludzie z harcerskich środowisk zapełniali obóz w Jaworznie i więzienia we Wronkach i Rawiczu. Chówce polskie nigdy się formalnie nie rozwiązały. W roku 1950, po całej serii dokonanych przez Urząd Bezpieczeństwa aresztowań instruktorów harcerskich, konfiskat pamiątek i sztandarów, dokonano likwidacji ZHP, tworząc najpierw Wydział Harcerski, a potem Organizację Harcerską Związku Młodzieży Polskiej. Stalinizm zawitał do harcerstwa.